Codziennik ZZ w warunkach polowych, czyli matka Greko-Ukrainka z brodą przed wami. Być może byłoby to ciekawe do pokazywania w cyrku, gdyby miał jeszcze kilka drugorzędnych cech płciowych odpowiadających chłopcowi. Dostałem ciekawe pytanie. Czy ja próbuję złamać schemat martyrologiczny kobiety, próbując udowodnić, że mężczyzna też może się tak umartwiać? Pokazując bohaterstwo, uśmiechając się do kamery, a mając na głowie dom i pracę jednocześnie. Do tego rozwijając się, spełniając się ambicjonalnie przepraszam, się śmieję, to nie jest do ciebie osoba, która mi zadała to pytanie. Neuroświadomość jest dla ludzi, którym odpowiada bycie niezwykłymi w swojej zwykłości. Na żadnym etapie nie chodzi o to, żeby coś udowodnić, choć wielokrotnie, być może przy okazji, parę rzeczy będą wyglądały na udowodnione, że to jest możliwe. Nie chodzi o to, żeby być debeściakiem z turbotyłkiem, który pokazuje, że z dzikim uśmiechem, robiąc szpagat, sprząta, gotuje, prawda, tańczy, uprawia lewitację i wychowuje doskonałe, kreatywne i bezstresowe dzieci. Chodzi o to, żeby być człowiekiem w najbardziej komfortowy dla siebie sposób, w takich warunkach, w jakich żyjesz. Jeżeli twoimi warunkami życia, tak jak moim, jest łączenie ze sobą funkcji rodzicielsko-przedsiębiorczo-rozwojowych, badawczych, trenerskich, do tego jeszcze na głębokiej wsi, w przeróżnych warunkach, jak widzicie, ponieważ ja nie funkcjonuję na tle sal treningowych, nie funkcjonuję na tle, być może kiedyś, kto wie, gabinetów w pewnym sensie częściowo, ale nie do końca. Ja funkcjonuję przede wszystkim w warunkach polowych, w warunkach życiowych, czyli tam, gdzie istniejecie wy również, tam, gdzie wy również działacie, tam, gdzie wasza codzienność jest, ponieważ trening, który polega na tym, że idziecie sobie do sanktuarium, polegającym na jakimś szczególnym miejscu, w którym ten trening się odbywa, jest odświętnością, która daje wam rzeczywiście pewien rodzaj odskok. I on jest konieczny. On jest konieczny wtedy, kiedy potrzebujemy laboratoryjnie wyłuskać sobie koncentrację, skupienie na jednej rzeczy, której sobie nie pozwalamy w innych warunkach, i zakotwiczyć się. Zakotwiczyć się w poczuciu wyjątkowości i możliwości tej pracy. Natomiast ten trening nie jest po to, no, chyba że jeżeli robimy to głównie po to, by mieć tego rodzaju dwoistość życia. No, tam mamy małżeństwo mamy z tym życiem, którym mamy, a drugie życie, prawda, już jakby mamy z tą formą treningu, rozwojowości, do której uciekamy sobie od tego życia codziennego, żeby móc potem wrócić do swojego stałego życia i móc jakby celebrować to, ale nie mieszać tych rzeczy, bo no bo gdzie, no bo jak? Chyba, że jakieś polowe. Prawda? Natomiast ten trening, który tutaj robimy, oczywiście wymaga pewnego rodzaju komfortu, pewnego rodzaju pozwolenia sobie na jakąś własną przestrzeń, chociażby po to, żeby przeleżeć godzinę webinaru i być całkowicie ze sobą w komforcie. Natomiast tak jak słyszycie, tak jak widzicie, większość naszego życia będzie przebiegała i przebiega w warunkach, w których nasza uwaga jest rozdzielana pomiędzy bardzo wiele czynników i mamy często do wykonania rzeczy, które wydaje mi się, że nas przerastają. Ja jestem dowodem na to, że praca neuroaktywna potrafi usprawczyć, doprowadzić do stabilności człowieka, który wydawał się sobie kompletnie... Uderzył się. Bobachnął się. Który wydawał się sobie całkowicie nieżyciowy w wielu dziedzinach i nawet był jako taki postrzegany według tej zasady, że odbijając pewne spektrum jest się w szczególny sposób widoczny właśnie z tej perspektywy, którą się odbija. Natomiast za pomocą neuroświadomości nie osiągnąłem doskonałego przeciwieństwa tego, co uważałem za swój problem, i teraz wy możecie zmierzać do tego piekielnie trudnego, niemożliwego celu, jaki ja wam teraz zaprezentuję,
pałając lub podziwem, ewentualnie kompleksami. Tylko widzicie normalnego człowieka, który jest po prostu tak w zgodzie ze sobą i takiej komunikacji ze zgłębianiem siebie, jak to jest komfortowo najbardziej możliwe dziś. Bo niczym innym neuroświadomość nie jest, jak zdolnością zapisu, zapisem usprawczania życia w czasie rzeczywistym. Na dziś, w tym momencie. Bo aspiracja, żeby coś było naprawione raz na zawsze, jest abstrakcją i jeżeli chcemy rzeczywiście funkcjonować, być sprawczymi, to zapomnijmy o tym, że coś w naszym życiu zostanie raz na zawsze naprawione. Bo jak to kiedyś mówiliśmy w niektórych z moich ZZ Newsów, prawdziwa historia zaczyna się po żyli długo i szczęśliwie. Moment, w którym bajka nasza rozgrywa się do chwili, w której słyszymy żyli długo i szczęśliwie, to wydaje nam się, że od tego momentu to już się nie ma o co martwić. I to jest ta fajna kotwica, która się uspokaja. Tymczasem najczęściej dopiero wtedy zaczyna się jazda. I wiedzą o tym wszyscy, którzy doprowadzili do spełnienia jakiejś potrzeby i dowiedzieli się wtedy, czego dalej potrzebują. I co spełnienie tej potrzeby w nich dopiero obudziło. I walka ze sobą, żeby tego nie przyznać, żeby sobie na to nie pozwolić, potem żeby to ukryć, żeby to zracjonalizować. I jest nas kilkanaście miliardów takich właśnie. Kilkanaście już? No nie wiem, może jeszcze kilka. Wyobraźcie sobie. Więc sensem jest, żeby ci z nas, którzy tylko chcą i odczuwają taką potrzebę i możliwość, mogli się wreszcie skupić na sobie i odspoić od tej masowej histerii poszukiwania na zewnątrz przyczyn tego, że ciągle coś. Dlatego, że na tym polega życie. Przynajmniej na ile wiem, i nie wiem, czy śmierć to kończy, ale załóżmy, że śmierć to kończy. Zawsze będzie coś. I chodzi o to, żeby to zawsze coś, ciągle coś, było wspierające. I zgłębianie tego, w jaki sposób my jesteśmy fabrycznie wykonani, w sposób zdolny przekuwania wszystkich wydarzeń na wspierające warianty, jest neuroświadomością. A więc żyć tak, żeby to było dla nas wspierające. To jest neuroświadomość, niczym innym. A więc ani praca z sprawnością fizyczną, czyli neurofitness, czy neurokombat, czy praca z głębokim ruchem, praca z transem, praca z przeramowaniami, praca z neurolingwistyką, neurofonetyką, to wszystko jest tylko sposobem rozmawiania z własnym umysłem nieświadomym, z własnym ciałem, w codzienności, warunków, których przynajmniej w tej pracy oczywiście, bo istnieje wiele innych prac może dostarczających być może wam takich narzędzi, chociaż ja w to nie wnikam. W tej pracy nie chodzi o to, byście się stali lepszą wersją siebie. Żebyście się stali doskonałą jakąś formą, której będziecie wreszcie dumni. Czy wasze życie osiągnęło stan, w którym będziecie mogli wreszcie powiedzieć, że was, że się w żaden sposób niczym już nie możecie zawieść. Dlatego, że to nie jest wykonalne. To znaczy, w moim przekonaniu, to nie jest wykonalne, a wręcz nawet niezalecane. Dlatego, że stała zmiana, jedyna stała, która nazywa się zmianą, która zaskakuje również ze swoją zmiennością, więc też nie do końca jest stała, jest tym, co rządzi. I życie z tym w komfortowy sposób jest spełnieniem według neuroświadomości. W związku z tym chciałem również wam powiedzieć, że rośnie lista zajęć, których jest oczywiście coraz więcej. Jest treningneurologiczny.pl, na którym urośnie coraz więcej lekcji tematycznych. Póki co są one w lepszej cenie. Dlatego, że kiedy teraz na nie wejdziecie, będziecie w stanie uzyskać dostęp do lekcji w trakcie kreowania, namnażania ich. Później będzie to zamknięte w pewną dojrzałą formę, przynajmniej w niektórych z tych rubryk. No i wtedy ta wartość wzrośnie. Natomiast póki co zachęcam was do przyjrzenia się tym lekcjom, które są patronowane przez tak zwane OMY. OMY to są nasze wykłady,
wykonywane w tak zwanym flow w trójcy pomiędzy Michałem Orgaczem, Michałem Stanisławem Kaniukiem a mną, czasami z osobami zaproszonymi lub wobec nich lub w interakcji z nimi, które podejmują tematy haczące o pewnego rodzaju ograniczenia czy poczucia jakichś trudności, które, na którym się spotykamy, oraz jakichś tematów, które są dla nas strategiczne, kotwiczące. Ten rumor, który słyszycie w tle cały czas, to jest, są przejazdy motocyklem policyjnym przez dom, przez młodego obywatela, który właśnie aspiruje do, znaczy ćwiczy właśnie pościg w tej konkretnej chwili, a to jest jego miejsce tankowania. To jest jeden z kolorytów bycia matko-greczynką pracującą, ukraino-greczynką. Treningneurologiczny.pl będzie również zespołem, który pojawi się w Augustowie w pierwszy weekend marca, a w zasadzie piątek, sobotę, niedzielę marca, podczas których to będziemy w tym zespole jeszcze z zaproszonym gościem Przemysławem Gawrylukiem, czyli osobą, która jest absolutnym zwierzęciem, jeśli chodzi o pracę z dotykiem i integracją funkcjonalną. Będziemy wprowadzać uczestników w arkana rozmowy z własnym układem nerwowym, z własną nieświadomością, z własną przeważającą sprawczością. Następny weekend zamierzam pojawić się i zamierzam się i doprowadzę do tego, że pojawię się we Wrocławiu na warsztatach neuroświadomości w studiu jogi samorozwoju Białasowa. Bodajże to jest chyba niedaleko Pergoli, czyli tych rejonów pięknych parków i botanicznych, parku japońskiego i tych wszystkich właśnie bauhausowych pięknych struktur międzywojnia, w którym to studiu już po raz drugi poprowadzę warsztat na temat przypominania sobie tego, o czym i tak nie zapomnieliśmy, czyli w jaki sposób możemy używać swojego ciała i swojej zdolności, swoich mentalnych zasobów do tego, żeby być w domu, w każdej sytuacji życiowej, w której jesteśmy. Chociażby takiej, w której nie tylko, że mamy wiele rzeczy do zrobienia, również nie jesteśmy w tym sztucznie zrównoważeni, opanowani, a wręcz nasza cierpliwość jest inkluzywna, czyli ta cierpliwość obejmuje również nas samych. Czyli nasza cierpliwość nie jest męczeńska, nie jest martyrologiczna. Nie kieruje się tylko i wyłącznie do ludzi w naszym otoczeniu, w związku z tym, że jesteśmy takim niesamowicie multitaskującymi się aniołami, którzy ogarniają cały świat. Nasza cierpliwość jest autentyczna, wypływałbym z nadmiaru emocjonalnego, które ofiarowaliśmy również sobie. Skoro ofiarowaliśmy sobie zrozumienie, to z tego wypływa również poczucie, że mamy więcej również zrozumienia dla przejawów istnienia innych osób. I wtedy ono jest autentyczne, a nie oparte na szybko wyczerpującej się deficytowej energii martyrologicznej lub pokazowej kontroli. O tym będzie m.in. w Augustowie za pomocą multumu, nie wiem, czy to się odmienia, narzędzi, gdzie będę pracował z kolegami Michałem i Przemysławem. Staszek tym razem nie dojedzie. Jak również we Wrocławiu, gdzie będę solo i będę robił dokładnie to samo. W cyklu, który łączy ze sobą proces dochodzenia do siebie poprzez ruch głęboki, przez ruch wewnętrzny, ruch niewidoczny, ruch rezonujący wewnątrztkankowo na poziomie mikro, ale również za pomocą dotyku, kreowania własnego wizerunku wewnętrznego w oderwaniu od konieczności porównywania się do świata zewnętrznego i interreagowania z innymi osobami, jak również w tak zwanych formach neurofitnessowych, czyli uzyskiwania sprawności fizycznej, mobilności, elastyczności, bez konieczności forsownego treningu. To zdziwiające. Sprawność dla leniwych, sprawność dla ludzi, którzy uważają się za leniwych, albo sprawność dla tych, którzy nie mają
czasu i energii, bo są zbyt zmęczeni obecnym, pracocholicznym, twardym stylem życia, więc ciekawe. Już mieliśmy na ten temat przedsmak we Wrocławiu. Osoby, które tam były, mogą to potwierdzić, łącznie z organizatorami. Zapraszam na raz drugi. Studio samorozwoju jogi Białasowa we Wrocławiu oraz szkoła Kataryny Kochanowskiej z Augustowa o nazwie Drzwi do Szczęścia. Tam również będę i tam również będziemy działać. Trolipal. Myślę, że chciałbym również zwrócić Waszą uwagę na listę rosnących webinarów, która słusznie mi zwrócono uwagę, że ta lista trochę powinna być bardziej czytelna, ponieważ tam są również warsztaty i tego rozróżnienia pomiędzy webinarami a warsztatami nie ma aż tak kolosalnego. Dlatego, że... webinary są po prostu śmiesznie tanie. Na 25 lub 40 zł, w zależności od tego, czy robię go sam, czy w duecie. Natomiast warsztaty posiadają już adekwatnie większą cenę, nie tylko dlatego, że trwają dłużej te warsztaty online i są w nagraniu, ale również ponieważ te warsztaty zawierają bardziej skondensowaną metodykę, mają tego o wiele więcej. Jest ich tam kolosalnie dużo, tych metod. To jest jeden z moich największych autorytetów i współpracowników. Praca z tym człowiekiem pozwoliła mi rozwinąć masę kompetencji, które wydawały się już kompletnie zapomniane. Co więcej, poza tak zwaną romantyczną, new age'ową legendą, że dzieci są tą niewinnością, która nas uczy, bla 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 bla, mamy tutaj dostęp przede wszystkim do hiperinteligentnego człowieka, który używa jeszcze swojego ciała w sposób niezakłócony, a ja staram się, żeby mu tego nie zepsuć. I na tym między innymi polega nasza współpraca. To jest pendykulacja twarzą, używanie jej w akcji. Ja jestem po to, żeby tłumaczyć, co ten tutaj obywatel cudownie pokazuje. Webinary tym się różnią od warsztatów. Warsztaty są oczywiście nuklearną formą pracy. Tam jest cholernie dużo materiałów. Tam trzeba się położyć, popracować, potarzać trochę dłużej, więc są tam warsztaty przede wszystkim moje i Michała Orgacza razem w duecie. Żeby nimi się zajmować, trzeba poświęcić na to kilka godzin. Łącznie z przerwami, prawdopodobnie wyjdzie z tego dniówka robocza, więc przynajmniej 8 godzin należałoby przeznaczyć, żeby taki warsztat przeleżeć i wstać innym człowiekiem z zakresu na przykład decyzyjności albo używania swojego środowiska pracy, bo dla pracoholików, dla pracowników powiedzmy nałogowych albo tych, którzy po prostu nie mogą uniknąć albo nie wiedzą, jak uniknąć zakamieniania się w środowisku pracy, taki warsztat również wytworzyliśmy. Webinary mają to do siebie, że to dla odmiany są bardzo tanie, ale też i niedługie, maksymalnie godzinowe kawałeczki, które można kompletnie przespać lub, jeśli się chce, również uczestniczyć w nich ruchowo, bo tam przede wszystkim jest bardzo dużo ruchu, zajmujące się pewnymi strategicznymi, strasznie poważnie brzmiącymi tematami. Jeżeli wejdziecie na listę znak zapytania / webinar i klikniecie archiwum, zobaczycie kilkadziesiąt, 90 parę już zajęć, których każdy zajmuje się dziedzinami od depresji, seksu, odrzucenia, upokorzenia, przez takie elementy jak rozmowę z własnym nieświadomym umysłem, wielozadaniowość, wyznaczenie kierunku, orientacja w czasie, używanie tej orientacji w czasie, budowania, usprawczania tych wszystkich właśnie elementów, które wydają się nam jako przeszkody lub które odbieramy jako aspiracje, chcielibyśmy do nich dojść. Co więcej, chcielibyśmy do nich dojść łatwo i nie mamy czasu. Wtedy mamy godzinę, jeżeli mamy godzinę dziennie, używanie webinarów jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Jeżeli masz godzinę po to, żeby się położyć, w zasadzie w pewnym sensie zasnąć nawet, to ten rodzaj właśnie parku jurajskiego jest dla ciebie. Na koniec chciałbym powiedzieć, że
Co jakiś czas mówię o pewnych ludziach, o ludziach, którzy poruszają mnie, którzy sobą pokazują niesamowitą zdolność, potencjał do tego, żeby zmieniać życie innych osób. I znów, nie wybieram sobie ludzi, którzy są demonstracją jakiejś... Muro. Jeśli bijesz mnie zdjęć z kamerą, jeszcze tajec. Proszę, to nie działa. Proszę? Słyszysz? Proszę? Tak. Którzy są w jakiś sposób modelowi, idealni i... których można spokojnie pokazać na zasadzie takiej, patrzcie, oto nieskazitelni ludzie, którzy nigdy nie zrobili nic złego, którzy nigdy nie zrobili coś, czego nie mogliby sobie jakoś wyrzucać, którzy zawsze szli z nieskalanym kątem, zawsze skuteczni, zawsze doskonali, zawsze idealni. Unikam wyróżniania, rozmawiania o takich ludziach przede wszystkim dlatego, że oni sami świetnie sobie radzą i oni świetnie sami o sobie mówią wystarczająco. Po drugie, nie mam przekonania, czy ja jestem wystarczająco kompetentny, by móc opowiadać o osobach, których głównym zadaniem jest mówienie o sobie wyłącznie w takich aspektach, których można byłoby się nie wstydzić. Ja sam mam wiele epizodów i powiedzmy sobie kolosalne ilości rzeczy w życiu, które są dla mnie trudnym doświadczeniem i wspomnieniem. Jestem za nie wdzięczny, ponieważ dzięki nim to, co robię tu, w związku z tym, o czym teraz do was mówię, mogę pokazywać, że cokolwiek przeżyliśmy trudnego ze sobą, ciężkiego, możemy tego użyć, żeby było nam ze sobą lepiej i żeby nie musieć się zapętlać w powtarzalne, wciąż takie same doświadczenia. Człowiekiem, o którym chciałem powiedzieć, jest Michał Hillman. Jest to osoba, która z dobroci swojej serca chciała się zaangażować w organizację naszych augustowskich warsztatów. Sam również pochodzi on właśnie z tamtych rejonów Podlasia, jeśli dobrze rozumiem, że to nie są Mazury, tylko Podlasie, więc chyba nie popełnię herezji, jeśli to powiem tak. Jest lotnikiem, jest fotografem, jednym z najlepszych, jakich widziałem. Prowadzi niesamowitą... jest cholernie kreatywny umysł. Jeżeli chcielibyście zobaczyć na przykład, jak wyglądalibyście w tatuażu... Muro, niemnożko opłacisz. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądalibyście w tatuażu, którego jeszcze na sobie nie macie, na przykład, to jeden z jego kreatywniejszych projektów polega na tym, że możecie to sobie obejrzeć. On zrobi taką symulację, bardzo realistyczną, więc zanim powiesz tak, zobacz, jak razem wyglądacie, ty i twój tatuaż. Poza tym, że prowadzi on również przeloty motolotnią nad rejonami Augustowa, nad jeziorami, nad tamtym pięknym terenami, poza tym, że jest fotografem jednym z lepszej klasy, jaki kiedykolwiek widziałem, posiada również pewną cechę polegającą na tym, że jeżeli pojawia się w życiu jakiegokolwiek człowieka, ponad to, że jest po prostu do bólu ludzki, posiada swoje historie i swoje życie do przeżycia, zmienia świat człowieka, w którym się znajduje, na taki sposób, że człowiek już nie może zaprzeczyć, że po kontakcie z nim on już czegoś nie potrafi, nie umie, nie ma do tego dostępu. Michał jest moim zdaniem przykładem neuroświadomości przedsiębiorczej, czyli zdolności odnajdywania swojej podświadomej umiejętności kreowania świata, korzystania z niego, budzenia go. To jest... Muro. Jego najważniejszą umiejętnością jest wejście w świat człowieka, który uważa, że nie wie, co ma robić. Nie wie, którędy ma robić, nie odważy się czegoś zrobić i dostarczenie mu takiego właśnie ryczącego dinozaura akcji i wprowadzenie go w bezpośrednim, doświadczalny kontekst z tym, że ten ktoś może, potrafi i ma do tego zasoby. A oprócz tego jest po prostu człowiekiem. Tak jak każdy z nas. I co najważniejsze, nie udaje nikogo, kim nie jest. Więc jeżeli ktokolwiek chciałby móc poznać tego wspaniałego człowieka, to zapraszam do Augustowa, pierwszy weekend marca, na warsztaty treningu neurologicznego. Będzie tam.
Uprzedzam, kontakt z Michałem grozi zmianą życia. Myślę, że to tyle, dlatego że wzywają mnie już dalsze, coraz bardziej niecierpliwiące się i szarpiące kablem od kamery osoby, których uważność i potrzeba mojej obecności ewidentnie powoli zaczyna być palącą. Dziękuję wam za dziś. Będzie więcej rolek, będzie więcej informacji, być może będzie jeszcze jeden webinar w tym tygodniu. Trochę mnie było ostatnio mniej, było więcej zajęć innego typu, teraz może stworzymy jakiś jeden przynajmniej. Do zobaczenia.